Dzień dobry Państwu. Wbrew cenzurze, jak co tydzień, odpowiedzi na pytania. Mateusz Piskorski. I Tomasz Jankowski, dzień dobry. Proszę Państwa, z tych pytań było dość dużo, natomiast ja wynotowałem głównie te, na które no już chcieliśmy udzielić takiej rozbudowanej odpowiedzi słownej, bo czasami jeżeli pytacie o jakąś tam faktografię i ja jestem w stanie po prostu Państwu odpisać, nie wiem, coś odesłać, bądź ktoś z widzów odpowie w taki sposób, w jaki się utożsamiamy z tą odpowiedzią, albo który wyczerpuje po prostu sens pytania, no to już wtedy nie będę tego powtarzał. Naprawdę wysyłacie dużo tych pytań, a też chciałbym, żebyśmy na bieżąco zdążyli. Także, a przy okazji też ogromnie przepraszam Irinę, naszego rosyjskiego widza, bo pominąłem ostatnio to pytanie, ale dzisiaj jest w programie. Także zaczynam czytać pierwsze pytanie i pierwsze pytanie jest od pana Globalne Zatwardzenie. Mam prośbę, czy moglibyście wprost przedstawić swoje stanowisko, czy popieracie lutową inwazję rosyjską na Ukrainę? Chciałbym wiedzieć, a niestety nie stać mi czasowo na obejrzenie wszystkich waszych filmów, gdzie być może to już wyznaliście. Jeśli problem ten był już poruszony, to zaznaczam, że wystarczy mi krótka odpowiedź lub odesłanie do konkretnego odcinka. Z góry dziękuję. Po pierwsze, my niczego nie popieramy ani nie potępiamy, tylko opisujemy. Staramy się opisywać świat i być może niektórym pomagać go trochę zrozumieć pod innym kątem niż robią to media głównego nurtu, niektórzy mówią głównego ścieku. To jest nasza misja. My nie mamy misji ani popierania którejkolwiek ze stron jakiegokolwiek konfliktu, nie tylko tego zbrojnego, ani potępiania jakiejś ze stron. Zresztą tak szczerze powiedziawszy, to ja myślę, że żadnej ze stron jakiegokolwiek konfliktu na świecie poparcie nas dwóch, ani nawet większej grupki naszych choćby gości nie jest specjalnie potrzebne i pewnie by się nawet o tym poparciu nie dowiedzieli. Ale już tak mówiąc poważnie, generalnie nie popieramy konfliktów zbrojnych żadnych. Jesteśmy konsekwentnie na gruncie przekonań antywojennych. Ja właśnie chciałbym też to zaznaczyć, że od początku, to znaczy od 2014 roku, na moje skromne możliwości, jak widać, nieskutecznie apeluję o pokój. Idziemy dalej. Aleksander Lipner pyta, dlaczego nie używacie adekwatnego słowa wojna, tylko wciąż opowiadacie o specjalnej operacji wojskowej. A jak wam już się wymknie wojna, to w zbitce wojna domowa. Wydaje mi się, że wojna domowa nie może toczyć się pomiędzy dwoma niepodległymi państwami. Zapomnieliście już, że ktoś tu na kogoś napadł? Przespaliście luty, czy było jakieś intensywne szkolenie partyjno-ideologiczne i po prostu przegapiliście ruską inwazję? Poza tymi złośliwościami i użyciem tego przymiotnika, który obecnie jest używany jako przymiotnik, no, nie wiem, wulgarny, a w każdym razie nieprzychylny Rosjanom, ja odpowiem panu Aleksandrowi w sposób bardzo konkretny. To znaczy, używam jak najbardziej terminu specjalna operacja wojskowa, dlatego że on wprowadza pewną periodyzację tego konfliktu. To znaczy, ten konflikt zaczął się w roku 2014. Jego zbrojna część zajęła się od ataku wojska ukraińskiego, już zarządzanego przez zamachowców stanu, z tych właśnie znanych z Majdanu, na zbuntowaną ludność w Donbasie, czyli jednego z regionów jeszcze wtedy Ukrainy. Natomiast użycie tego pojęcia specjalna operacja wojskowa odnosi się już do tych wydarzeń, które mają miejsce od lutego. Jeśli chodzi o wojnę, to w sensie prawnym tej wojny nigdy nie było i dalej nie ma, bo ani Rosja Ukrainie, ani Ukraina Rosji wojny nie wypowiedziała. Natomiast oczywiście w sensie zwyczajowym mamy do czynienia z wojną i mamy do czynienia z wojną od roku 2014. Czy ona jest domowa, to, no, to też już jest właściwie do rozstrzygnięcia, bo no, w latach 2014-2022 jak najbardziej miała charakter wojny domowej. No, wbrew temu, co się u nas opowiada, to akurat Rosjan po stronie powstańców donbaskich, w sensie obywateli rosyjskich, transportowanych tam, nie wiem, przy udziale na przykład państwa rosyjskiego, to praktycznie nie było, albo było ich bardzo niewielu, więc to wtedy miało jak najbardziej charakter wojny domowej. Jeżeli używamy wojna domowa, nie wiem, może się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale jeżeli używamy wojna domowa, to chyba wyraźnie podkreślamy, że chodzi o wojnę domową w tym szerszym sensie, prawda, tego rosyjskiego świata. Kulturowo-cywilizacyjnym. Dokładnie tak.
Więc jeżeli ktoś tu coś przespał, panie Aleksandrze, to raczej pan przespał początek COVID-u w 2014 roku, a nie my przespaliśmy luty. Chcesz coś dodać, czy... Myślę, że odpowiedziałeś. Jakub Krakowiak. Gdzie można koszulkę kupić, co ma Mateusz? Chodzi o tą koszulkę Stowarzyszenia Kursk. Wiem, z... wiem. No właśnie, najpewniej u Stowarzyszenia Kursk i u Jerzego Tyca, którego pozdrawiamy. Myślę, że on ma chyba zapas tego rodzaju koszulek, także w mediach społecznościowych proszę się do niego śmiało w tej sprawie zwracać. Dalej mamy Józefa Parkera, który pyta: od pewnego czasu widoczne są coraz częstsze, a przy tym coraz intensywniejsze ataki Izraela na Syrię. Równocześnie daje się zauważyć słabnący potencjał obronny Syrii. Oczywistym jest, że Rosja częściowo odpuściła w Syrii. Czy doszło do cichego porozumienia Rosji z Izraelem, czy jest to objaw słabości Rosji? To znaczy, panie Józef, ja bym nawet nie chciał, takiej tezy chyba nawet nie postawił, bo tak naprawdę te ataki Izraela na Syrię, no one właściwie od samego początku wojny domowej tam co jakiś czas ma miejsce taki atak punktowy, prawda? Z drugiej strony też ciężko mi mówić o jakimś porozumieniu Rosji z Izraelem, bo w ogóle Rosja z Izraelem ma dobre relacje i to od lat. I to czy rządził Netanyahu, czy rządził kolejny premier z opozycji Naftali Bennett, no to przecież tak czy inaczej Rosja z Izraelem dobre stosunki utrzymywała. Więc... To widać nawet po głosowaniach w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Oczywiście, oczywiście, więc tutaj wątpię, żeby tego rodzaju okoliczności mogły faktycznie zajść. Jeśli chodzi o Syrię, no to już ciężko mi jakby wejść też w mózgi rządzące Izraelem, ale wydaje mi się, że dla Izraela no chyba też lepiej, żeby w Syrii był ten świecki rząd Bashara al-Assada, niż żeby doszli do władzy fanatycy z Państwa Islamskiego, bo to chyba jest jakaś alternatywa, czy też, no albo była. Znaczy korzystne dla Izraela paradoksalnie jest stacjonowanie wojsk rosyjskich, kontyngentu rosyjskiego w Syrii. Więc może to jakieś, nie wiem... Korzystne dla stabilizacji tej kruchej bardzo i grożącej wybuchem sytuacji tam na Bliskim Wschodzie jest tak. Podtrzymywanie obecności rosyjskiej. Ja myślę, że te ataki tutaj, o których pan Józef wspomina, to są ataki izraelskie, przede wszystkim skierowane przeciwko Irańczykom, czy ugrupowaniom sponsorowanym, wspieranym przez Islamską Republikę Iranu. Chociaż ostatnio pojawiła się jakaś informacja, że jedna z baz używanych, nie stacjonują tam na stałe, ale używanych przez Rosjan też została ostrzelana, co wywołało takie niezrozumienie w Moskwie. No, doktryna obronna Izraela jest najdelikatniej mówiąc bardzo szeroko przez Izrael interpretowana. Slav C5. Pytanie. Pan Mateusz dał się poznać jako admirator ciężkiego grania, wobec tego jak pan odbiera twórczość zespołu Behemoth i postać Adama Darskiego, pseudonim Nergal? Jak pan ocenia polski zespół Batuszka i stylistykę, jaką obrał? Do jakich polskich kapel lubi pan wracać i co tam się ostatnio u pana kręci w odtwarzaczu? Z metalowym pozdrowieniem. Dziękuję, też pozdrawiam. Nie śledzę twórczości zespołu Behemoth od roku 92, zdaje się. Adam Darski w tamtych bardzo odległych czasach podziemia black metalowego uznawany był za człowieka, który sprzedał duszę, może nie diabłu, ale komercji. Więc mniej więcej od jakichś 30 lat działalność artystyczna Adama Darskiego jest mi obca. Może to moje jakieś przesądy i powinienem na nią zwrócić uwagę, jeśli tak to proszę napisać, ale nie śledziłem naprawdę. Co do tego zespołu Batiuszka, słyszałem gdzieś to granie, średnie według mnie, jakiegoś szczególnego wrażenia na mnie raczej nie zrobiło. Co do polskich, to jakieś bardzo stare już zespoły, pewnie w dużej mierze nieistniejące, zespół Graveland, jeśli chodzi o black metal, zespół Mysteries, na pewno już nieistniejący, zespół Torshammer, też nieistniejący. Kilka takich bardzo mocno podziemnych zespołów, które zdarza mi się słuchać, a z tych mniej podziemnych był kiedyś taki ciekawy z województwa warmińsko-mazurskiego zespół Christ Agony na przykład, który całkiem mi się podoba. To jak grali w latach 90. nawet nie wiem, czy jeszcze grają.
co do tego, co się jeszcze innego kręci w tym odtwarzaczu, no, ja jestem bardzo otwarty na gatunki muzyczne, więc ja nie tylko tych ciężkich brzmień, najcięższych słucham, ale oczywiście jest to też muzyka grindcore'owa, death metalowa, black metalowa, jak najbardziej, a ostatnio najnowsza płyta zespołu Darktron, Astral Fortress, bardzo polecam. Czuję się trochę jak w TeleExpressie, jakby to Marek Sierocki koło mnie stał, ale dobra. No Sierocki takiej muzyki raczej nie Zdzisław Dyrma. Czy w obecnej sytuacji na świecie jest możliwe, aby Unia Europejska podjęła wojnę gospodarczą z USA i ją wygrała, redukując tym samym rolę Stanów do państwa niszowego, a następnie rzuciła wyzwanie w sferze gospodarki Chinom? No, Unia Europejska musiałaby najpierw się wyemancypować spod wpływów samych Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj jest właściwie pewnym dodatkiem geopolitycznym do Stanów Zjednoczonych, nie jest podmiotem. My o takiej potrzebie już bardzo dawno mówimy. Nawiązujemy tutaj do klasyków, łącznie z Charlesem de Gaulle'em, łącznie z przedstawicielami nawet nie tak dawnej jeszcze myśli, czy francuskiej, czy niemieckiej, Henri de Grosseuvre, czy z drugiej strony w Niemczech przede wszystkim przedstawiciele tamtejszej tradycyjnej jeszcze socjaldemokracji, której ostatnim wcieleniem był, mimo wszelkiej krytyki pod jego adresem, Gerhard Schröder. Więc uważamy, że ta idea gdzieś tam wciąż w Europie żyje, natomiast dzisiaj jest stłamszona. Unia Europejska nie ma podmiotowości. Co do pytania, czy musimy komuś rzucać jakiekolwiek wyzwania. Znaczy ja w ogóle, trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek gospodarka teraz, wiecie, mogłaby być konkurencyjna. A to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ja uważam, że te gospodarki mogą być komplementarne. To znaczy, tak jak Niemcom udało się znaleźć w którymś momencie możliwość takiej synergicznej współpracy z Rosją, współpracy gospodarczej, pamiętamy, surowce, partnerstwo dla modernizacji, z jednej strony surowce, z drugiej technologie, oni się uzupełniali znakomicie. I nie jest powiedziane, że my z Chinami, które kierują się bardzo często logiką win-win, czyli obie strony zwyciężają, mówiliśmy o tym w swojej polityce, nie jest powiedziane, że Europa jako kontynent nie może z nimi takiego modelu. Poniekąd nowy jedwabny szlak to troszeczkę jest takie. Ale oczywiście, że tak. Dlatego, no i co więcej, ostatnia wizyta, mimo wszystko, Olafa Scholza w Pekinie, tak przez niektórych krytykowana, też jest pewnym powrotem do tej koncepcji. Kolejne pytanie. A, pani Irina Denisowa. To jest pytanie właśnie zaległe. To zadam w języku oryginalnym, czyli rosyjskim, rozumiem tutaj, prawda? Gospoda, wapros. Na niesколько лет назад w одном głupom żeńskom żurnale natknęłaś na statiu z nazwaniem что-то вроде 500 faktów o Polsce. Внимание привлек fakt 234, który utwierdzał, że polskie mężczyźni сохранили такую архаичную времен dla Belle Epoque manierę jak celowanie ruki damie. Prawda li to? Jeśli da, to już wyjeżdżają. I co tu odpowiedzieć, jeśli by my chcieli, żeby Irina przyjechała k Polszu. Znaczy, no, znają, konieczna, że to, no, może nie w nasze pokolenia, no, jest jeszcze on tam, niesколько człowiek, który tak działa jedna, tak a sobie, no, do lider prawie się partii Polsz. Da. No, żeńszno ma to nie a sobie na nawiedzę. Tak, no i Irina wam должна znać, że eto w sewodniejszym takim europejskim savoir vivre, no eto już jest, no, jak to powiedzieć, że niegrzeczne zachowanie. Nie o czym was pytam. O, dobra. Idziemy dalej. A dalej mamy właściwie, ja nie przepisałem pytania, bo ono jest bardzo długie, ale wszystkim widzom serdecznie polecam polemikę użytkownika Tai Yang PK w sprawie tego naszego ostatniego programu o Pakistanie. Użytkownik napisał bardzo długą polemikę, no, sugerując, że Imran Khan nie jest taką kryształową postacią, że jest takim graczem śliskim, że jest pakistańskim trumpistą, go nawet nazwał. No i że w Pakistanie w istocie chodzi o
walkę, chodzi o kontrolę nad armią, a armia, i to bardzo ciekawe też marksistowskie spojrzenie, że armia jest po prostu największym posiadaczem środków produkcji w samym Pakistanie. Zanim ci pozwolę się do tego odnieść, to ja chciałbym wszystkich widzów serdecznie zachęcić, żeby tak właśnie polemizowali jak ten użytkownik, bo naprawdę jestem zachwycony, że można jeszcze w polskim internecie znaleźć ludzi, którzy w ten sposób potrafią dyskutować. A teraz Mateusz i co na więcej, temat... to ja jeszcze bardziej zachęcając powiem, że portal tygodnika Myśl Polska, z którym jako wbrew cenzurze współpracujemy, którego ja notabene jestem członkiem redakcji, zaprasza do publikacji pogłębionych tekstów i analiz, też takich jak ta, o której tutaj nasz widz pisze, nasze łamy są otwarte, z chęcią opublikujemy takie głosy. Co do samego meritum, otóż myśmy zaznaczali, że Pakistan jest jednym z tych państw, gdzie po pierwsze funkcjonuje deep state, po drugie funkcjonuje armia, właściwie one się częściowo tutaj pokrywają. I to, że znów Imranowi Khanowi nie udało się, bo faktycznie się nie udało spełnić obietnic przedwyborczych, no to oczywiście jest z jednej strony przejaw jego słabości, tak jak i przejaw, notabene dobre porównanie, przejawem słabości Donalda Trumpa było to, że nie udało mu się spełnić bardzo wielu obietnic wyborczych, chociaż się starał, pisał w Twitterze i tak dalej. Więc no to jest niestety pewna niemoc każdego lidera, który obejmuje władzę w jakimkolwiek państwie, w którym funkcjonują te struktury określane zbiorczo mianem deep state. My też, żeby była jasność, przepraszam, jeśli takie wrażenie nasz widz odniósł, ale przynajmniej ja jestem daleki od idealizowania postaci Imrana Khana. Mówiliśmy tylko o sytuacji, w której no, on prowadził naszym zdaniem dość wyważoną, taką wielokierunkową, wielowektorową politykę zagraniczną. No, tylko to, w sprawach wewnętrznych... Tak, ale tutaj też jest polemika. W ogóle tych spraw wewnętrznych nie dotknęli. A co do polemiki dotyczącej jego polityki zagranicznej, uważam, że na tle znów wszystko jest względne tutaj. I też nie mówię, że ona była stuprocentowo trafna, stuprocentowo wynikała z jakichś szlachetnych pobudek. Absolutnie nie. To nie jest tak, że którąkolwiek z postaci pakistańskiej polityki wybielamy. Zresztą my chyba w ogóle przynajmniej się staramy. Proszę nam zwracać uwagę, dziękujemy za tą uwagę. Jeśli gdziekolwiek wybrzmi jakiekolwiek słowo, które może być nacechowane zbytnią pobłażliwością wobec któregokolwiek z polityków, państw, które omawiamy, krajów, które, o których dyskutujemy, to proszę na to zwracać uwagę, bo być może źle to zabrzmiało, ale nie jesteśmy fanklubem Imrana Khana, absolutnie. Staraliśmy się ocenić niektóre no to zwiedziny. Ja od razu muszę się usprawiedlić, bo mi się na pewno zdarzy nieraz jeszcze łaskawszym okiem na Aleksandrę Łukaszenkę spojrzeć, to się przyznaje. No nie da się być do końca też obiektywnym. No Aleksandr Łukaszenka też ma swoje blaski i cienie, jak każdy polityk i każdy system. Rozchodzi się o to, żeby te cienie nie przysłoniły blasków. No, albo na odwrót, żeby blaski nie przyćmiły. Natomiast tak pomyślałem sobie w związku z tą polemiką naszego widza, że Imran Khan to chyba jest taka trochę postać, tak jakby, no bo to znany krykiecista był, prawda? To jest najpopularniejszy sport w Pakistanie. Tak sobie pomyślałem, że to jest trochę tak, jakby Robert Lewandowski zakończył karierę i został politykiem w Polsce i też by mógł być, prawda, symbolem, który byłby wykorzystywany do jakiejś walki politycznej. Nie znam kwalifikacji intelektualnych Roberta Lewandowskiego, a myślę, że Imran Khan miał akurat te intelektualne i jednocześnie pewne walory charyzmatycznego przywódcy nieco większe od Roberta. Może zaprosimy Roberta Lewandowskiego do Wbrew Cenzurze. A ty jako fan piłki. A ty nie? Możesz z przyjemnością. Ja w ograniczonym zakresie tylko wyłącznie Pogoni Szczecin. No jeżeli państwo będziecie teraz bombardować Roberta Lewandowskiego wiadomościami, że chcecie, żeby wystąpił na Wbrew Cenzurze, to na pewno się zaproszę. Na tematy geopolityczne. A może choćby o Mistrzostwach Świata powiedzieć. To bardzo ważny temat. Także geopolityczny, o czym mam nadzieję jeszcze czy będzie okazja. Czy bojkotowanie niektórych uczestników jest... zgodne z duchem sportu właśnie. Na przykład. No ale to jeszcze inny temat. To wszystko, jeśli chodzi o odpowiedzi na Państwa pytania w tym tygodniu. Zapraszamy jak zwykle na tydzień i czekamy na kolejne pytania od Was. Dziękujemy, do zobaczenia. Mateusz Piskorski i Tomasz Jankowski. Do widzenia.